Najwyższy czas rozpuścić włosy, bo nadchodzi Bayonetta. Jestem wielką fanką serii gier Bayonetta. Grałam w każdą dostępną część gry, chociaż ostatnia jakoś nie doczekała się u mnie recenzji, odpakowałam jedynie edycję Masquerade, ze względu na to, że zagrałam w grę, ale jakoś tak ogromnie mnie nie porwała. Natomiast w ostatnim czasie miałam okazję nadrobić inną grę na temat Bayonety, grę z początku roku, Cereza and the Last Demon. Wprawdzie jest troszeczkę późno na recenzję tej gry, ponieważ niedługo minie prawie rok od premiery, ale uważam, że jest to tytuł, z którym powinien zapoznać się każdy, kto jest wielkim fanem Bayonety, a ze względu na to, że jest to tytuł nieduży, to być może nie do wszystkich dotarła ta informacja, że produkcja Cereza and the Last Demon to gra, którą powinien poznać każdy fan Bayonety. A ja teraz wam wyjaśnię dlaczego. Gra Cereza and the Last Demon to tytuł, w którym będziecie mieli okazję poznać Cerezę, zanim jeszcze została Bayonetą, czyli jako młodą adeptkę szkoły dla wiedźm Umbra. Jednak tej młodszej wersji, niezwykle uwodzicielskiej w przyszłości czarownicy, brakuje jeszcze wiele do oczarowania zarówno ludzi, jak i demonów. Kiedy ją poznajemy, Cereza jest raczej przeciętną czarownicą, borykającą się nie tylko z nieumiejętnością wytańczenia poprawnie zaklęć. Więziona dziwnym spotkaniem z chłopcem ze snu zapuszcza się w głąb lasu Avalonu, gdzie zostaje uwięziona przez wróżki. Nie takie miłe i urocze rodem z Disneya, ale takie zdecydowanie bardziej złośliwe i krwiożercze. Na szczęście z pomocą przyjdzie jej nowy towarzysz kot Cheshire, czyli demon ukryty w maskotce Cerezy. Sama fabuła gry jest bardzo przyjemna i dobrze komponuje się z dalszymi losami Cerezy, czyli Bayonety. W przyjemny sposób rozbudowuje nam postać, którą w sumie już dobrze znamy, dodając do jej losów wątek, który można byłoby w skrócie nazwać od ciapy do bohaterki. Na początku gry zdecydowanie nie jest to ta sama pewna siebie czarownica, ale trochę zahukana i pełna braku wiary we własne siły dziewczyna. Zawsze jestem pod wrażeniem, jak to Japończycy potrafią w bardzo dobry rozwój bohaterów gier. Podczas gdy Zachód czasami za bardzo skupia się na modnych tematach, Japończycy dają nam to, co przeżywa w sumie każdy z nas i pakuje to do ładnego worka. Zanim jednak przejdziemy do kwestii ładnego worka i moich peanów na temat strony graficznej tej gry, to powiedzmy sobie kilka słów, jak się gra w nową Bayonetę. A raczej Cerezę. Bardzo przyjemnie. Dziękuję, można się rozejść. Okej, wybaczcie, już śpieszę wyjaśnić, że jest to przygodowa gra z elementami zręcznościowymi, skłaniająca gracza do rozruszania umysłu, jak i palców. Brzmi to dziwnie, ale już tłumaczę. Głównym zajęciem w Cereza and the Last Demon jest eksploracja lasu pomieszana z licznymi walkami z próbującymi powstrzymać nas wróżkami. Gracz ma okazję pokierować grze zarówno Cerezą, jak i kotem Cheshire i to dokładnie w tym samym momencie za pomocą tego samego pada. To znaczy dwóch kontrolerów, tego czerwonego i tego niebieskiego, ale na jednym padzie Switcha. Na samym początku jest to wybitnie dziwne i trudno się przyzwyczaić do skoordynowania swoich ruchów, ale po jakimś czasie, kiedy opanujemy podstawy, staje się to niezwykle przyjemne, jak i satysfakcjonujące, kiedy po jakimś czasie uświadomimy sobie, że kierujemy tymi dwoma postaciami jednocześnie i nam to wychodzi. Twórcy gry zadbali również o to, aby gameplay nie był zbyt monotonny i co jakiś czas pozwalają nam pokierować tylko i wyłącznie postacią Cerezy. Wówczas gra zmienia się w taką bardzo prostą skradankę. Również eksploracja lasu jest bardzo przyjemna, bowiem struktura gry przypomina Metroidvanie, co oznacza, że wraz z nowymi umiejętnościami będziemy mogli dostać się do zupełnie nowych terenów zaklętego lasu, a co za tym idzie, odkrywać jeszcze więcej ciekawych miejsc i odblokowywać kolejne ścieżki prowadzące do pozyskania nowych zdolności zarówno dla Cerezy, jak i naszego kociego towarzysza. Ci bardziej wytrwali będą mogli nawet odkrywać specjalnie poukrywane strefy zwane Tir na Nog, gdzie czekają różnorakie wyzwania, od tych prostych, takich jak pokonaj 10 przeciwników, po prawdziwe ścieżki zdrowia. Jednak spokojnie, jeżeli wam się nie powiedzie, albo na przykład zadanie wam się nie spodoba, będziecie mogli je powtarzać i wracać do nich w późniejszym terminie. Zatem i miłośnicy wyzwań znajdą tutaj coś dla siebie. Podczas rozgrywki przyjdzie nam również kilkakrotnie ruszyć głową. Jednak łamigłówki nie należą do najtrudniejszych i wszystkie powiązane są z naszymi rosnącymi umiejętnościami. Nieustannie w trakcie rozgrywki będziemy musieli wykorzystywać zarówno umiejętności Cheshire'a, jak i Cerezy. Ten balans stworzony pomiędzy postaciami działa bardzo dobrze i dodatkowo z czasem również buduje fabularną więź pomiędzy tą niezwykłą dwójką. Wszystko, co robiłam w grze, przechodziło mi niemal intuicyjnie, choć na pierwszy rzut oka oprawa graficzna wydaje się wcale temu nie sprzyjać.
to budowanie nowych przejść, zbieranie specjalnych owoców, które podbijają nasze umiejętności, dosłownie robi się samo. A jak was zmęczy prowadzenie dwóch postaci, zawsze możecie zamienić tego ogromnego kocura w słodką maskotkę i nosić ją ze sobą w ramionach Cerezy. Bowiem Cereza and the Last Demon to gra wielu bardzo małych, dobrze dobranych i skomponowanych ze sobą razem pomysłów. Z czasem otrzymamy w grze również dostęp do szybkiej podróży, która pomoże nam w powracaniu do odkrytych wcześniej miejsc i wypełnianiu małych zadań pobocznych, które ograniczają się głównie do bardzo drobnej pomocy ze strony Bajonety, jednak warto je robić, bo będziemy za nie otrzymywać większe i mniejsze nagrody, które pomogą w rozwijaniu postaci. Jedyne, co może być dla was zaskoczeniem, to fakt, że dostęp do tej szybkiej podróży dostajemy dość późno w grze, bo mniej więcej, powiedziałabym tak, po 80%. A na zakończenie czas wreszcie rozpłynąć się nad szatą graficzną. Wprawdzie nie jest to niezbędny element do dobrej gry, ale dla mnie jest to ogromny atut. Oprawa graficzna jest tu nietuzinkowa i przypomina akwarelowy cel shading pełen barw i wzorów. Z pewnością znajdą się tutaj osoby, które uznają, że ta oprawa graficzna jest zbyt pstrokata, ale według mnie wszystko tutaj jest na miejscu i pięknie komponuje się ze sobą. Aż pożałowałam, że nie było opcji zakupu artbooka z tej gry, bo pewnie dołączyłabym go do swojej kolekcji. Tak samo muzyka, która zawsze była bardzo mocną stroną serii gier o Bajonecie i w tym przypadku jest dobrze dobrana. Jednak tym razem, ponieważ przygoda dotyczy młodej Cerezy, muzyka jest zdecydowanie delikatniejsza, bardziej magiczna i posiadająca znamiona muzyki klasycznej gdzieś w tle, co odpowiada pierwszym baletowym popisom młodej czarownicy. Z minusów podałabym zapewne potrzebę kontroli dwóch postaci, co nie dla każdego może być łatwe, oraz długość gry, która na obecne standardy można by rzec, że wcale nie jest długa. Jednak dla mnie te 14-15 godzin, jakie musiałam poświęcić na tą grę, było w pełni wystarczające, aby wspominać tę przygodę po prostu bardzo ciepło i się nie zanudzić. Zatem Bajoneta, Cereza and the Last Demon to było dla mnie takie przyjemne zaskoczenie. Szczerze mówiąc, niewiele się spodziewałam po tej grze. Po prostu jestem tak bardzo zainteresowana całym uniwersum Bajonety, że biorę praktycznie każdą grę, jaka ukazuje się w ogóle z tytułem Bajoneta. Ale ostatecznie okazało się, że ta gra wylądowała na moim top 10 gier z poprzedniego roku. Jeżeli nie oglądaliście, to nadróbcie. Ale według mnie jest na tyle wyjątkowa, nietuzinkowa i po prostu bardzo, bardzo przyjemna, że jak najbardziej na to zasługuje. Zatem moją opinię na temat tej gry już znacie, natomiast jaka jest wasza opinia na temat tego tytułu? Czy mieliście już okazję zagrać, w co jest duże prawdopodobieństwo, biorąc pod uwagę, że premiera tej gry była prawie rok temu, ale z drugiej strony jest to tytuł tylko i wyłącznie na Nintendo Switch, więc rozumiem, że nie każdy akurat posiada tą konsolę i nie każdy na niej gra. Jednak jeżeli mieliście okazję zagrać i macie jakąś swoją osobistą opinię, chcecie wspomnieć o czymś, o czym ja zapomniałam, możecie napisać w komentarzach, będę bardzo wdzięczna. Natomiast na dzisiaj bardzo dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że już zostawiliście lajka, suba, dzwoneczek, udostępniliście to wideo szerokiemu światu i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji kolejnej recenzji gry już za tydzień. Dzięki raz jeszcze i mam nadzieję, że zanim spotkamy się ponownie, pogracie sobie w coś fajnego. Cześć i pa, pa.